Cześć wszystkim. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tematem klimatyzacji w używanym samochodzie. Wiele ogłoszeń jest takich: klimatyzacja działa, ale jest do nabicia. Przyjeżdżacie, kupujecie taki samochód i okazuje się, że musicie w klimatyzację wpompować 1000, 2000 bądź więcej, w zależności od tego, co jest nie tak. Dzisiaj Wam pokażę mój krótki sposób na to, jak sprawdzić w domowych warunkach, czy klimatyzacja w miarę działa, czy też nie. Zapraszam do oglądania. Na zewnątrz mamy 32 stopnie Celsjusza. Wewnątrz ustawiłem sobie temperaturę klimatyzacji na minimum, czyli 14 stopni. Wyłączyłem tył i na jedną kreskę, na jedną szybkość nawiewów. Czyli jak macie w manualu, to możecie dać na jedynkę. Jak macie w automatycznej klimie, tak jak u mnie, to tak jeden listek. I wkładamy sobie o taki termometr za 5 zł, zobaczcie, do nawiewu. Oczywiście temperatura powietrza jest pobierana z zewnątrz. Ten przycisk jest wyłączony, żeby nie fałszować wyników. I zobaczcie, co się dzieje z termometrem. Jest 4,8, 4,7, spada. Moim zdaniem sprawna klimatyzacja w samochodzie, jeżeli go kupujecie, jeżeli sprzedający twierdzi, że jest sprawna, powinna mieć poniżej 3 stopni przy 30 stopniach na dworze. Bo jeżeli ma 7, to już coś tam nie gra. Oczywiście na wolnych obrotach, zobaczcie. Tu mamy wolne obroty, nie dodajemy gazu, bo jeżeli jest mało gazu w układzie klimatyzacji, a dodajemy gazu, a zwiększamy obroty, to klimatyzacja, kompresor klimatyzacji spręży te resztki gazu i tak będziemy mieć jakąś tam temperaturę. A tak, poza tym, a propos temperatury, zobaczcie sobie, jaką Citroen ma temperaturę. To jest 105 stopni. Załączył się teraz wentylator, słyszę, że się kręci. Na dworze w tym momencie 31, a temperatura ponad 100. Tak w tym samochodzie jest. Może dlatego, że mam chłodnicę obudowaną całą plastikową obudową. Pokażę Wam to, jak wyjdę, ale wracając do klimatyzacji, zobaczcie, jest 3,1 stopnia. Pewnie zejdzie jeszcze do poniżej 3. Ja teraz wyjdę, pokażę Wam tą moją super chłodnicę w Citroenie i wracamy sprawdzić, ile wyszło. Tylko dziurka na wentylator. Reszta jest obudowana. Daje to nam to, że chłodnica klimatyzacji, która jest pierwsza, nie dostaje od kamieni na autostradach. I generalnie klima trzyma szczelność. Teraz wchodzimy do samochodu. Zobaczymy, jaka jest temperatura na termometrze. O, zobaczcie, 2,4 stopnia. Jaka jest temperatura na zewnątrz? Na zewnątrz mamy 32, czyli prawie o 30 stopni schładza. Schłodziłoby jeszcze więcej, bo nieraz było 35 na dworze i było też 2,4. Dlatego pamiętajcie, sprawna klimatyzacja to jest poniżej 5 stopni, już mówię tak w zaokrągleniu, bo zależy od tego, kto ma jaki system klimatyzacji w samochodzie. Nie dajcie się nabić w butelkę, że klima jest do nabicia, bo gdyby była do nabicia, sprzedający by ją nabił i sprzedał samochód drożej, tak? A kupując klimatyzację do nabicia, macie zawsze pewną dozę niepewności, czy to będzie kompresor, czy chłodnica, czy może parownik, czy większe koszta, czy mniejsze, ale zawsze koszta. Jeszcze jedno a propos temperatury w tym Citroenie. Zobaczcie, dalej jest 105 stopni, włączy się wentylator główny, spadnie do 100, później podniesie się do 105 znowu. Tak to w tym Citroenie jest. Ma przejechane w tym momencie 303 tysiące km i nie trzeba robić uszczelki pod głowicą przy takich temperaturach. W normalnym samochodzie, takim jak miałem poprzednio, takie przegrzanie silnika skutkowało wymianą uszczelki pod głowicą, a tutaj to jest chyba normatywna temperatura. W zimę jest 90, w lato 100, 105. Chyba że jedziemy sobie na przykład drogą ekspresową, wtedy jest 90, może 95. Dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło, do następnego razu, cześć!